sąd nowych sędziów, mianowanych przez nowe porządki w polskim systemie sądowniczym, w trybie błyskawicznym, pozalegalnym, bez udziału świadków, bez udziału pozwanych, odrzucił sprawę, którą wnieśli przeciwko Kaczyńskiemu małżeństwo Brejzowie, a chodziło o to mianowicie, że pan Kaczyński był łaskaw powiedzieć, że należało podsłuchiwać w trakcie kampanii wyborczej pana Brejzę, zasugerował mianowicie, że był on powiązany z ciemnymi interesami dziejącymi się gdzieś tam chętam. No, ponieważ to jest, ma ewidentnie posmak pomówienia, więc Krzysztof Brejza wraz z małżonką, która jest adwokatem doświadczonym, wniósł sprawę do sądu, a pani Dorota Brejza, żona senatora, powiedziała, że nigdy nie widziała takiego rozpoznania sprawy. Sąd odrzucił wszystkie jej dowody na posiedzeniu niejawnym, bez obecności stron, w błyskawicznym tempie.